Teraz dopiero spostrzegłem, że na początku tego dzienniczka podałem trzy możliwe warianty rozwoju sytuacji we Francji. Tymczasem nastąpił czwarty. To właśnie urok polityki, jedyny, niespodzianki. Ale zwycięstwo de Gaulle'a może się okazać dla Francji fatalne. Jeśli on nie przeorganizuje swego rządu na nowy centrolew, rządy centrolewicy są zazwyczaj najlepsze, ale najsłabsze, de Gaulle mógłby udzielić im swojej siły. Ale musiałby mieć na to wyobraźnię sięgającą poza własną śmierć, a także przezwyciężyć swe upory i małości. No i ta polityka zagraniczna. Wiceminister spraw zagranicznych, Naszkowski, NKWD-sta, politruk, wróg bezlitosny wszystkich w tym ministerstwie liberałów, dostał kopa i poszedł na pozbawione znaczenia stanowisko redaktora Nowych Dróg. Tak kończą komuniści, powiedział ojciec Anny Pauker, rabin w Izraelu, dowiedziawszy się o jej aresztowaniu. Rewolucja pożera własne dzieci. Naszkowski, Żyd, mówili, że Ormianin, teść Tykocińskiego, który uciekł na zachód z Berlina, ale bez żony, bo ta wróciła. Nic mu nie pomogło. Poza tym facet okropny. Dominik Chorodyński pisze w Kulturze korespondencję z Włoch. Nic mu się tam oczywiście nie podoba, a tak się palił do wyjazdu. Przypomina mi się kawał. Jak to, ty, komunista, mieszkasz w Wiedniu? Tak, bo chcę zobaczyć, jak kapitalizm umiera. No i co? Piękna śmierć. Dziś na plaży nie byłem. Wczoraj cały dzień pisałem recenzję o Adolfie Rudnickim. Drugi mój artykuł pod pseudonimem. Czy przejdzie? Zobaczymy. Spotkałem dyrygenta Katlewicza. Mówił o zdjęciu mojego baletu. Jest też ambasador, były. Teraz go za granicę nie puszczają. Gajewski. Przyjechał z jakimiś Turkami, prezesem parlamentu. Ciekawe, czy taki u nich parlament jak u nas. Turek Turka w dupę szturka. U Turka zlazła scha skórka.